Dzisiaj po długiej przerwie przywita się z wami kapitan Tytus. Tytus, przywitaj się z państwem. To jest, jak widzicie, Ultramarine. Tę figurkę dostałem w prezencie od przyjaciela, od Mariusza Nexusa Krawczyka. Oczywiście dostałem ją w częściach, to były takie malutkie kawałeczki, były stopy osobno, podudzie osobno, uda i tak dalej. Można było ją upozować na dziesiątki różnych sposobów. Ja ją skleiłem, a później pomalowałem. Wielu modelarzy ma kłopot z tą figurką, dlatego że chce albo przytraczać u góry hełm, albo głowę. To jest do wyboru. Ponieważ mi się podobał i hełm, i głowa, stwierdziłem, że będzie i to. Czyli hełm jest z tyłu na łańcuchach, a z przodu jest głowa. Też wielu ludzi się zastanawia, co robić z tym tutaj bagnetem, więc ja bagnet po prostu wsadziłem z tyłu na podstawce. Dlaczego się wita z wami kapitan Ultramarines? No, żeby przeprosić za moją długą nieobecność. Już mam nadzieję, czujecie się przeproszeni. Dlaczego byłem nieobecny? No, najpierw próbowałem odpocząć, a później zachorowałem. No i dopiero teraz dochodzę do siebie. No więc zaczynamy. Jakiś czas temu prowadziłem w Nowej Fantastyce, takim czasopiśmie poświęconym literaturze, taką rubrykę Rzeczy Oczywiste. To było specyficznie pisane, bo to nazwa tego cyklu to było Rzeczy, myślnik, oczy, myślnik, wiste. Jeśli ktoś zna twórczość Witkacego, to wie, że nazwa tego cyklu była pewnym nawiązaniem do jednego z jego wierszy. Ja tam pisałem o różnych rzeczach, które właśnie oczywiste do końca nie były. Chociaż na pierwszy rzut oka mogły się takie wydawać. No i w tym cyklu mam wrażenie też o takich sprawach będę mówił. Szczerze mówiąc, kiedy patrzę na to, ile rzeczy się na tym świecie dzieje i w naszym kochanym kraju i dookoła, to mam takie wrażenie, że nie starczyłoby mi czasu, żeby to wszystko w jakiś tam sposób skomentować. To znaczy, nie wiadomo, gdzie ręce włożyć. Tak? Gdzie się człowiek nie obejrzy, to albo jakaś głupota, albo jakaś ignorancja, albo jakieś zaniedbanie. Tak naprawdę można by krytykować do końca. Dopiero co zamordowano Borysa Niemcowa, dopiero co umarł Leonard Nimoy, czyli odtwórca Mistera Spocka w Star Treku. No, niby to są dwie osoby zupełnie jakby znajdujące się w zbiorach rozłącznych. Niemniej i o jednym, i o drugim człowieku warto by cokolwiek powiedzieć. A tymczasem co? Ja będę mówił znowu o czymś innym, dlatego że ułożyłem sobie pewien plan, pewną listę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, i gdybym miał komentować tylko rzeczy bieżące, no to bym nigdy tej listy nie zrealizował. Może jedno słowo na temat Nimoya. Ja nigdy nie lubiłem Star Treka. Dlaczego? Pewnie dlatego, że go nie oglądałem. Ja oglądałem tak naprawdę tylko te dwie najnowsze części i jakieś tam pojedyncze odcinki lub ich fragmenty z tych starszych serii. Bardzo mnie nakłaniano zawsze, żebym oglądał Star Treka i chyba to zrobię. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, nakłaniali mnie ludzie bardzo inteligentni, którzy twierdzili, że to jest naprawdę wartościowy serial. A po drugie, co mnie zachęca też do tego serialu, to, że Star Trek prezentuje statek kosmiczny Enterprise, który nie jest statkiem wojennym, co już dobrze świadczy o tym serialu. A po drugie, dlatego chętnie go obejrzę, bo tam nie ma pieniędzy. Tak, to jest świat, w którym już przekroczono pewną osobliwość, czyli moce produkcyjne ludzkości są tak duże, że już pieniądze nie są potrzebne. Na to mało ludzi zwraca uwagę, kiedy słyszy o Star Treku, a to jest rzeczywistość bardzo ciekawa, bo tam prawdopodobnie nie ma też banków. No dobrze, wybaczcie mi, ale przechodzimy do listy. Pierwszy temat na liście. Katolicy. A tak naprawdę może nie katolicy, tylko pewne zjawiska powiązane z religią chrześcijańską, a między innymi właśnie też z religią katolicką. Proszę się nie obawiać, nie zamierzam nikogo obrażać. Zamierzam po prostu porozmawiać na temat tej religii i pewnych jej aspektów. Pierwsza rzecz, tak żeby zacząć, jak to mówili starożytni Rzymianie,
ab ovo ad mala, czyli od jajka do jabłka. Oni uważali, że na początku posiłku, przed posiłkiem należy zjeść jajko z jakimś takim sosem podobnym do współczesnego majonezu, żeby zaostrzyć apetyt, a później po posiłku należy zjeść jabłko, które, jak wierzyli, pomoże im w trawieniu. Więc skoro przy Rzymie jesteśmy, mówi się, jest taki stereotyp, zresztą tego są uczone dzieci w szkołach, że Rzymianie starożytni prześladowali chrześcijan. Więc chciałbym to troszeczkę wyprostować, bo to nie do końca tak było. O czym warto powiedzieć na samym początku? Rzymianie byli ludźmi głęboko wierzącymi, w większości przypadków. Tam oni wierzyli we wszystkich swoich bogów i nie tylko swoich. Chciałbym podkreślić w bogów, a nie w bożków, jak stara się nam zmienić pewną nomenklaturę właśnie Kościół katolicki. To nie byli żadni bożkowie, tylko bogowie, tak jak wszyscy inni bogowie wszystkich innych znanych mitologii. Więc wracając do meritum, Rzymianie wierzyli w swoich bogów, i w Zeusa, i w Apolla, i w Herę, i w Artemidę, czyli bo u nich to była Wenus, Zeus to też był bóg grecki, tylko u Rzymian był Jowisz. Tak czy owak, Rzymianie uprawiali politeizm, tamtych bogów było mnóstwo i w każdego z nich wierzyli. Co więcej, kiedy napotykali jakiś lud, który wierzył w jakiegoś boga, którego do tej pory nie znali, w niego też zaczynali wierzyć. Dlatego na przykład świątyń bogini Isztar w Rzymie jest tak dużo, chociaż to pierwotnie nie była ani bogini grecka, ani tym bardziej rzymska. Więc oni po prostu wierzyli, jakby szanowali każdego boga i nie było tak, że ten bóg to jest nieważny, bo jest wasz, a nasz jest ważniejszy. Nie, nie, nie. Dla nich każdy pojedynczy bóg był ważny, dlatego wystawiali mu świątynię, nikogo nie obrażali. Dlaczego? Bo wierzyli w to, że jeśli jakiś bóg istnieje, to po prostu istnieje i należy mu oddawać cześć. Ponadto wierzyli też w to, że bogowie są mściwi, zazdrośni, nie lubią, kiedy się w nich nie wierzy i wtedy następuje jakaś tam kara boska. Dlatego, kiedy się pojawili pierwsi chrześcijanie, to Rzymianie nie mieli niczego przeciwko ich Bogu, czyli Jezusowi Chrystusowi. Nie mieli przeciwko niemu niczego. Nie buntowali się, tak? Ten Bóg im się w jakiś tam sposób podobał, tak jak wszyscy inni. No ale mieli jednak z chrześcijanami pewien problem. Zanim do tego problemu przejdziemy, może jeszcze słowo wyjaśnienia, kto w Rzymie wierzył w chrześcijańskiego Boga. No byli to niewolnicy i kobiety rzymskie, matrony. Dlaczego ta grupa, te dwie grupy społeczne? No dlatego, że oni mieli najmniej do powiedzenia, po prostu. Więc poprzednie mitologie, które istniały za czasów właśnie starożytnych Rzymian, one nie dawały nadziei, one nie oszukiwały, one pokazywały świat takim, jakim jest, czyli niesprawiedliwym i okrutnym. Mity greckie i te mity, które tam wtedy funkcjonowały, one no, mówiły jak jest, tak jak Max Kolonko troszeczkę. Natomiast religia chrześcijańska, ona okłamywała ludzi w jakiś tam sposób, to znaczy dawała nadzieję. Mówiła, że ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy cierpią, doznają jakiegoś zadośćuczynienia. Przyjdzie sprawiedliwość. Kiedy? No oczywiście po śmierci, po przekroczeniu pewnego progu, po wylogowaniu z tego świata. Ale przyjdzie. I tej nadziei ludzie rozpaczliwie potrzebowali, zwłaszcza niewolnicy i kobiety rzymskie. A teraz wróćmy do tego problemu. Problem polegał na tym, że chrześcijanie wierzyli tylko w jednego Boga. Byli ateistami, nie wierzyli we wszystkich innych bogów, wierzyli tylko w jednego. I tego Rzymianie się strasznie obawiali. Przypomnijmy, że Rzymianie traktowali swoją wiarę w sposób bardzo serio i wierzyli w bogów różnych i wierzyli w ich mściwość. I myśleli sobie w ten sposób. Jeśli, powiedzmy sobie, Jowisz dowie się, że tolerujemy, że jest wśród nas pewna grupa
grupa chrześcijan, która nie wierzy w Jowisza, nie wierzy w jego żonę Herę, nie wierzy w ich posłannika Hermesa i tak dalej, to ci bogowie się po prostu zezłoszczą. Ogarnie ich gniew i będzie kara, jakiś piorun, jakaś błyskawica, jakiś pożar, szarańcza, you name it. I cały Rzym będzie miał problem, bo Rzymianie uważali, że bogowie stosują odpowiedzialność zbiorową. Jeśli miasto Rzym, jeśli Rzymianie tolerują wśród siebie taką grupę ludzi, która nie wierzy w Jowisza i tak dalej, no to wszyscy zostaną ukarani. Zatem dla mentalności tamtego człowieka, dla Rzymianina, chrześcijanin, który nie wierzył w żadnego innego Boga, tylko w swojego, był śmiertelnym zagrożeniem. Rzymianie chętnie postawiliby świątynię, jedną, drugą, nawet trzecią dla Jezusa Chrystusa, pod warunkiem, że chrześcijanie daliby się przejednać i powiedzieliby: okej, wierzymy w swojego Jezusa Chrystusa, ale wierzymy też we wszystkich innych bogów. Tymczasem chrześcijanie byli nieprzejednani, twardzi bardzo w swojej wierze, co w dzisiejszych czasach uważa się wciąż za cnotę i o tym za chwilę, bo moim zdaniem to nie jest cnota, tylko zagrożenie. No i to było tak, że ci Rzymianie nawet wtedy, kiedy już z bólem serca wysyłali tych chrześcijan na arenę, to jeszcze przed wejściem na tę arenę, jeszcze za bezpiecznymi kratami, mówili im: słuchajcie, jeśli wyjdziecie na arenę i na arenie, zanim my wypuścimy na was zwierzęta, które są głodne, muszą być głodne, bo człowiek jest generalnie niesmaczny, więc te zwierzęta nie chciałyby jeść człowieka, gdyby nie były bardzo głodne, więc jeśli nawet na arenie wyznacie, że owszem, wierzycie też w naszych bogów, to natychmiast was ściągamy z tej areny, ściągamy was, nie chcemy wam robić krzywdy, po prostu przestańcie stanowić dla nas zagrożenie, bo na razie jesteście dla nas zagrożeniem. Jeśli wyznacie, że wierzycie też w innych bogów, ściągamy was, nie będzie masakry. No, chrześcijanie się nie chcieli zgodzić, dlatego byli w większości przypadków zjadani przez te biedne, głodne zwierzęta, które pomimo, że człowiek jest niesmaczny, no, ze względu na głód, musiały tych chrześcijan zjeść. Więc pamiętajmy, że mówienie o tym, że Rzymianie prześladowali chrześcijan, jest pewnym nieporozumieniem, bo z punktu widzenia Rzymian, to chrześcijanie prześladowali ich. To chrześcijanie byli dla nich zagrożeniem. Rzymianie wierzyli w swoich bogów, bali się ich, bogobojność się zdaje się też cnotą katolików i uważali, że chrześcijanie stanowią realne, bardzo realne, namacalne zagrożenie. No i tyle. I teraz spróbujmy nawiązać dzisiejszymi czasami do tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli do tej wiary takiej bardzo mocnej pierwszych chrześcijan. Pewien współczesny polski fanatyk w prostokątnych okularach o nazwisku zaczynającym się na literę T, wtedy, kiedy była ta masakra w redakcji francuskiego pisma satyrycznego Charlie Hebdo, ja nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę, podkreślił w jakimś tam swoim pisaniu, że tamci, tutaj mówił o tych radykalnych wyznawcach islamu, są przynajmniej mocni w wierze. To jest ciągle podkreślane, nie tylko przez niego, ale też przez dyrektora pewnego polskiego katolickiego radia. Moc wiary, że należy być mocnym, że należy być wojownikiem. Ja się ciągle tego boję, że tych wojowników będzie przybywać, tych ludzi fanatycznie oddanych tej wierze, którzy będą gotowi, tak jak starożytni chrześcijanie, zginąć za tę wiarę. Mamy już tu troszkę takich wojowników, między innymi pana, który ma bardzo ciekawe poglądy, jeśli chodzi o podróże. Jego nazwisko zaczyna się na C, to jest prawdopodobnie kryptogej, dlatego tak mocno walczy z homoseksualistami. No, natomiast jeśli chodzi o jego poglądy dotyczące właśnie orientacji seksualnych i innych rzeczy związanych właśnie z tą sferą życia, no to po prostu jest niedouczony i tyle. Ale to jest też wojownik. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Zastanówmy się. Tworzymy jakąś organizację. Tworzymy jakąś organizację, jakąś firmę. Czy mielibyśmy odwagę
tak wyszkolić członków tej organizacji, żeby byli gotowi umrzeć za tą organizację? To jest bardzo ważne pytanie. Dlatego, że to już David Grossman w swojej książce o zabijaniu, którą to książkę bardzo gorąco Wam polecam, to jest książka napisana przez komandosa amerykańskiego, który zrobił pierwszą dokładną analizę całego aktu zabijania na polu walki. Więc już on opisywał dowódców różnych oddziałów, którzy cierpieli niewymownie po tym, kiedy ich oddziały nawet wygrały jakąś bitwę, nawet przetrwały jakąś bitwę, ale odpowiedzialność za śmierć tych ludzi, którzy należeli do ich oddziału, spoczywała na dowódcach. I ci dowódcy bardzo często nie mogli wytrzymać tej odpowiedzialności, popadali w depresję, zdarzało się też, że popełniali samobójstwa. Więc odpowiedzialność za ludzi, którym wydaje się jakiś rozkaz, albo których się indoktrynuje w jakiś sposób, szkoli w jakiś sposób, odpowiedzialność za tych, którzy są tak oddani sprawie, że są gotowi poświęcić swoje życie, jest olbrzymia. Tymczasem zwróćcie uwagę, że w chrześcijaństwie wynosi się pod obłoki, dosłownie i w przenośni, tych, którzy właśnie gotowi byli oddać życie za wiarę. Czy to jest normalne? Był taki filozof, niestety jego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, który powiedział bardzo dowcipną, a jednocześnie mądrą rzecz. Ta rzecz, to zdanie przez niego skonstruowane brzmiało mniej więcej tak. Nigdy nie oddałbym życia za swoje poglądy. Dlaczego? Bo mogę się mylić. To jest bardzo mądre zdanie, które mówi o tym, że życie jest pewną wartością na tyle dużą, na tyle wysoką, że jeśli chodzi o nasze poglądy, to nie zawsze te poglądy są warte tego życia. To znaczy, to życie jest niewarte tych poglądów, nie zawsze. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy wchodzą w grę rzeczy ostateczne, rzeczy te najważniejsze. Mówię tutaj w zasadzie o poglądach dotyczących tego, co jest po śmierci. Dlatego, że śmierć stanowi pewien próg, i naprawdę najwięksi naukowcy tego świata, najtęższe głowy, najwięksi filozofowie, którzy drążyli ten temat od wielu lat, oni się tylko domyślają, tylko zastanawiają, co tam może być po tej śmierci. Chciałbym zauważyć, że naukowcy też się na ten temat zastanawiają, to dosyć mocno. Może poświęcę temu jakiś osobny, specjalny odcinek. To jest ciekawa rzecz, prawda? Co jest po śmierci? No, fizycy kwantowi mają na ten temat bardzo ciekawe poglądy. Więc w kwestii poglądów, w kwestii wiary, nie wiadomo, co tam jest. W związku z tym, jeśli jeden człowiek mówi, że tam po śmierci jest Jezus Chrystus, a drugi mówi, że po śmierci jest Mahomet, a trzeci mówi, że po śmierci jest Nirwana, a czwarty mówi, że po śmierci jest Manitou, a piąty mówi, że po śmierci jest Valhalla i wieczne bitwy i picie, chlanie wina i rozpusta, a jeszcze jeden mówił, że są 72 hurysy, które są dziewicami. Zresztą to jest błąd w tłumaczeniu, bo tak naprawdę to na nich czekają nie hurysy, nie piękne tancerki, tylko winogrona. To by było śmieszne zobaczyć takiego bojownika, dżihadystę, który przenosi się do nieba, czeka na te dziewice, a tam przynoszą mu winogrona na tacę. Mówi, co to jest? No i mówią, winogrona, 72. Więc wszystkie te poglądy dotyczące tego, co jest po, to są domniemania. To jest sfera wyobraźni. To jest, można powiedzieć, rodzaj pewnej gry RPG, role playing game, tak? Takie gry, to są takie wielkie podręczniki. W tych podręcznikach jest opisany jakiś fantastyczny świat. W miarę rozwijania się tego świata, te podręczniki są update'owane, wydawane są nowe edycje tych podręczników. To są takie systemy jak Advanced Dungeons and Dragons, Warhammer 40 000 itd. Tych światów fantastycznych jest mnóstwo. No i poglądy na temat tego, co jest po śmierci, to jest też taki swoisty RPG. Też jeśli chodzi o katolicyzm, od czasu do czasu się spotykają biskupi, kardynałowie i sam papież tam też tym uczestniczy i się zastanawiają, jak zmienić nowy podręcznik RPG. Na przykład się zastanawiają, czy dziecko poczęte, ale nienarodzone trafia do czyśćca, czy do nieba. Kiedyś mówiono, że do czyśćca, teraz do nieba. No to jest po prostu taka zmiana w tym systemie RPG. Więc, jeśli chodzi o przekonania tego typu, czyli o tak zwaną wiarę,
no to dlaczego za nią oddać życie, kiedy nie wiadomo, jak jest naprawdę? Zwróćmy uwagę, że o tym, jaką kto wyznaje wiarę, decyduje przypadek. Konkretnie przypadek geograficzny. Jeśli ktoś się rodzi, powiedzmy sobie, w Ameryce Południowej, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanie się wyznawcą wuduizmu, czyli ma jakiś tam fetysz, wierzy w ten fetysz, może jechać szybko samochodem drogą i mówi, nic mi się nie stanie, bo ja mam doskonały fetysz zrobiony przez dobrego szamana. Jeśli by się urodził w Ameryce Północnej, gdzieś tam w obrębie rezerwatu dla prawowitych Amerykanów, czyli dla Indian, to mógłby ciągle wierzyć w Manitou. Jeśli by się urodził gdzieś w Chinach, mógłby wyznawać buddyzm. Jeśli by się urodził gdzieś w Indiach, mógłby wyznawać którąś z odmian hinduizmu, czyli wiarę w nieskończoną ilość bóstw, w nieskończonej ilości reinkarnacji itd. Gdyby się urodził w Japonii, wyznawałby shintoizm, czyli wiarę w to, że w każdym kamyku, w każdym strumieniu jest jakiś bóg zawarty, który jest strażnikiem albo wręcz duszą tego przedmiotu. No oczywiście, gdyby się urodził gdzieś w Afryce, to by wierzył w przodków, w ich duchy, które są obecne tutaj, nawet w tym pomieszczeniu i tak dalej, i tak dalej. Także o tym decyduje tak naprawdę przypadek geograficzny. Kto jaką wiarę wyznaje? Gdyby się ten ktoś urodził troszeczkę wcześniej, oczywiście wyznawałby wiary, które teraz już są troszeczkę bardziej, no, takie martwe, czyli mógłby wierzyć właśnie w Zeusa, w Jowisza, czyli olimpizm, mógłby wierzyć w Odyna, w Thora, czyli tych nordyckich bogów, mógłby wierzyć wreszcie w bogów słowiańskich, czyli w Swarożyca, w Peruna itd. Czym się różnią obecne żywe religie od religii martwych? No tylko tym, że w czasie się różnią, prawda? Kiedyś inne były żywe, a jeszcze inne nie istniały. Starsze też były wtedy martwe, a teraz nowe są żywe, te troszeczkę starsze stają się mniej używane, chociaż pogaństwo w Polsce odradza się. No i fajnie, bo to jest bardzo ciekawa odmiana religii. Więc wracając do pytania. Dlaczego umierać za wyobrażenie, za RPG-a tego, co jest po śmierci? Zastanówmy się. Teraz może zwróćmy uwagę na to, że skoro już mówiłem o religiach starszych i młodszych, zwróćmy uwagę na to, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to ono jest religią wbrew pozorom opartą na bardzo starych toposach, na bardzo starych takich elementach. Nie ma wątpliwości co do tego, że Jezus Chrystus jest bóstwem solarnym, czyli bóstwem utożsamionym ze Słońcem, tak jak wiele innych bóstw, które były przed nim. Każde bóstwo solarne ma pewne charakterystyczne cechy. Najbardziej charakterystyczne to jest to, że to bóstwo umiera i po 3 dniach zmartwychwstaje. Tak jak Słońce, można odnieść takie wrażenie, podczas przesilenia zimowego, czyli wtedy, kiedy są najkrótsze dni w roku, umiera, przez 3 dni jakby dni się nie wydłużają i po 3 dniach wreszcie dni zaczynają się wydłużać. To jest właśnie śmierć Słońca i zmartwychwstanie Słońca. Dzień narodzin Słońca jest wskazywany przez 3 królów, nie króli, tylko królów, tak się powinno odmieniać to słowo, bo mówimy o królach, którzy mają koronę na głowie, a nie o królikach. A tych 3 królów to są 3 gwiazdy w pasie Oriona, które wskazują miejsce, gdzie to słońce wzejdzie właśnie tam gdzieś w tych okolicach tych najkrótszych dni w roku. Więc Chrystus tutaj pod tym względem niczym się nie różni od bóstw, które były przed nim. Poza tym wszystkie cuda, które czynił, czyli chodzenie po wodzie, rozmnażanie chleba, zamiana wody w wino, to nie były jego prywatne, oryginalne pomysły. Absolutnie. Tego typu cuda, tego typu zjawiska paranormalne, one były oczekiwane, były doskonale znane. Tak jak, nie wiem, jak my opowiadamy bajki dzieciom o czerwonym kapturku i o babci, która była w brzuchu wilka, czyli jest to bardzo znany topos i bardzo znana taka figura, można powiedzieć, baśniowa. Tak, chodzenie po wodzie, rozmnażanie chleba i przemiana wody w wino, to były takie znane jakby cuda obecne w świadomości tamtejszych ludzi. To nie był żaden jego oryginalny pomysł, to było po prostu znane już od wielu lat.
Zatem, jeśli ktoś mówi, że jest jakaś, nie wiem, stara religia typu olimpizm, albo mitraizm, albo wiara właśnie w Enkiego i Enlila, to są bóstwa najstarszej cywilizacji na świecie, czyli Sumerów, i mówi, że one są już passé, to są już nikt nie wierzy w Odyna, Thora i wielkiego łowczego Celtów, no to niech się zastanowi, dlatego że Jezus Chrystus jest w zasadzie bardzo podobny do tak zwanych bóstw pogańskich, niewiele się od nich różni i tyle. Mam nadzieję, że jak na razie żadnego myślącego wyznawcy katolicyzmu nie obraziłem. Wśród moich przyjaciół jest sporo katolików i wiem, że za każdym razem możemy się dogadać, i to z uśmiechem, czasami dużo jest śmiechu podczas tych naszych rozmów. No ale idźmy dalej. Mam nadzieję, że wciąż nikt się z myślących wyznawców tej religii nie obrazi. Spróbujmy sobie zadać pytanie, dosyć istotne. Czy istnieją, a jeśli tak, to w jakim procencie, wyznawcy, no skupmy się już dobrze na katolicyzmie, już zostawmy protestantyzm i prawosławie i inne odmiany religii chrześcijańskiej, czy istnieją wyznawcy katolicyzmu, którzy zdecydowali się zostać katolikami w wieku dorosłym? Powiedzmy po 18 roku życia, po 25 roku życia, bo dla mnie 18-latkowie to jeszcze wciąż jednak dzieci są. Czy są tacy ludzie? To jest dosyć istotne pytanie, bo odpowiedź na nie nie jest przyjemna dla tych, którzy chcieliby myśleć, że katolicyzm jest religią dorosłych. Tak naprawdę to nie jest religia dorosłych, dlatego że katolikami stają się ludzie, którzy zostali, którym zostało zaszczepione myślenie o tej religii jako najważniejszej religii na świecie we wczesnym dzieciństwie. Zaczyna się już od przedszkola. Czyli katolik to jest przeważnie osoba, która dziecięciem będąc, już chodząc do przedszkola, spotykała dorosłych, ubranych często w charakterystyczny sposób. Mówię tutaj o siostrach zakonnych, o księżach, ale katecheci chodzą ubrani normalnie, katechetki. W każdym razie były te osoby dorosłe, które przekazywały bardzo dziwną, bardzo znaczącą wiedzę z wielkim przekonaniem o prawdziwości tej wiedzy. Ta wiedza była nieweryfikowalna i dzieci musiały przyjąć tę wiedzę na wiarę. Czyli raptem się dowiadywały, że jest jakaś istota, która jest nie wiadomo gdzie, ale obserwuje te dzieci, że ta istota jest najważniejsza na świecie i że właśnie ten dorosły, czy ta dorosła osoba, głęboko jest także przekonana o istnieniu tej wielkiej istoty. No jak nie przyjąć takiej prawdy? Ja pamiętam, kiedy sam chodziłem do szkoły podstawowej, Kościół w PRL-u miał się świetnie, proszę mi uwierzyć. Ja słyszę ciągle o tym, że w PRL-u Kościół był prześladowany. No być może były tam jakieś takie duże sprawy, w makroskali ważne, kiedy się jacyś księże wypowiadali i nie byli traktowani dobrze przez tamtejsze władze. To na pewno były takie zdarzenia, ale w mikroskali. W małych miasteczkach, ja się wychowałem w niedużym mieście, czyli w Pułtusku, we wsiach, Kościół miał się doskonale i ludzie wysyłali swoje dzieci na lekcje religii katolickiej. Zwróćmy też uwagę, że kiedy się w naszym kraju mówiło lekcja religii, nikt nie pytał jakiej religii. Oczywiste było, że religia to jest synonim katolicyzmu. Tak, to jest też niedobre, dlatego że przez wiele, wiele lat takie dzieci nie mają pojęcia, że są inne religie na tym świecie i że pod innymi szerokościami geograficznymi ich rówieśnikom mówi się, że to właśnie islam jest najważniejszą, jedyną prawdziwą religią, albo buddyzm, albo jakaś tam inna odmiana wiary. Zatem wracając do wątku, w PRL-u Kościół miał się znakomicie i wszyscy moi rówieśnicy i rówieśniczki z klasy, wszyscy chodzili na lekcje religii. Ja byłem jedynym, który na religii nie uczęszczał. Pamiętam ich przejęcie, kiedy oni przychodzili z tych lekcji religii, pokazywali mi pierwsze swoje medaliki, medaliony, rysuneczki kolorowe w zeszytach z religii, katechezy, jakieś takie naklejane obrazki, bardzo, bardzo przejęte, bardzo, bardzo głęboko poruszone informacjami, które tam pozyskiwały. To działa. Na dzieci to działa. Na dzieci to działa.
można powiedzieć, że w strukturę psychiczną dziecka, które ciągle rozwija się, rozwija swoje myślenie, rozwija swój mózg, zaczyna być wdrukowywana bardzo głęboko struktura religijna i dziecko to przyjmuje bezkrytycznie. Praktycznie każde dziecko, które jest uczone religii katolickiej i pewnie każdej innej religii na świecie, przyjmuje to bezkrytycznie i z głębokim przekonaniem, dlatego że ma zaufanie do autorytetów. Dorośli są autorytetami, w związku z tym dziecko po prostu w to wierzy. Zwróćmy uwagę, że osoby, które przestają wierzyć, stają się, można powiedzieć, ateistami w wieku dorosłym, a były te osoby wierzące w dzieciństwie, muszą stoczyć dosyć głęboką, dosyć potężną wewnętrzną walkę, żeby się w jakiś sposób wyzwolić z myślenia katolickiego. To nie jest prosta sprawa. Osoba, która nie była wychowana w duchu katolickim, nie ma z tym problemu, dlatego że nie ma tych wdruków. Nie zadaję pytań, co wolno, czego nie wolno, czy ja wiem, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście, że wiem, dlatego że wiedza o tym, co jest dobre, co jest złe, jest ewolucyjna. Moralność jest wewnętrzna, a nie zewnętrzna. Natomiast osoby, które zostały nauczone tej religii w dzieciństwie, mają z tym duże kłopoty. Muszą się w jakiś sposób wyzwalać. A tym ciężej to wyzwolenie przychodzi, że w religii katolickiej jest sporo elementów, które są nadmiernie eksploatowane, za duży nacisk jest na nie kładziony, ale to są właśnie elementy takie, można powiedzieć, uzależnieniowe. No jednym z takich elementów jest pojęcie grzechu. Bardzo negatywne pojęcie, które jeśli już miało być wprowadzane, to gdybym ja nauczał religii katolickiej, to oczywiście nigdy nie nauczałbym dzieci, dopiero ludzi dorosłych. Traktowałbym religię trochę jak alkohol, prawda? Papierosy. To znaczy w wieku dorosłym można ewentualnie o tym porozmawiać na poważnie, bo przedtem religioznawstwo, czyli poznanie wszystkich mitologii, jakie istnieją, bardzo proszę, to jest ciekawe. No ale wracając do pojęcia grzechu. To pojęcie grzechu jest nadmiernie eksploatowane. Ono wmawia naszym kochanym dzieciom, że są niedobre, że są grzeszne, że cały czas tak naprawdę mogą zrobić coś złego. Myślą albo uczynkiem. To, że uczynkiem to jeszcze pal sześć, ale myślą. Spojrzą na spódniczkę koleżanki, myśl grzeszna, nieczysta. Spojrzą na, nie wiem, zgrabne nogi, dekolt, niedobrze. Pomyślą, nie daj Bóg, o jakimś seksie albo onanizmie, koniec świata. I coś trzeba się spowiadać. I tutaj jest drugie bardzo niedobre pojęcie, pojęcie czystości i nieczystości. No człowiek ma tendencję do tego, co już udowodnili prekursorzy psychologii, Karol Gustav Jung, Sigmund Freud. Ja wiem, że już freudowskie teorie są, one są po prostu nieprawdziwe, ale to, co on odkrył, jego wglądy są nadal aktualne, więc już właśnie Jung i Freud udowodnili, że człowiek jest, można powiedzieć, nieczysty, że ma w sobie cień i zabranianie człowiekowi myślenia, wyobrażania sobie różnego typu rzeczy, no to jest, można powiedzieć, zbrodnia psychologiczna. Za to powinno się karać, za tego typu manipulacje, bo nie można człowiekowi zabronić myślenia o czymś tam, wyobrażania sobie czegoś tam, nawet jeśli to będą najbardziej wyuzdane rzeczy. Więc pojęcie grzechu, pojęcie czystości to są pojęcia dosyć niebezpieczne. One są, już dzieci są uczone, że są złe, że ktoś za nie oddał życie w przeszłości na krzyżu za to, że one teraz są złe albo że będą złe. Ponadto dzieci uczy się tego, że istnieje piekło. No i tutaj proszę się ze mnie nie śmiać. Ja wiem, że poważni katolicy nie traktują piekła właśnie poważnie, natomiast mnóstwo jest osób, mnóstwo jest katechetów, którzy mówią o piekle w sposób najzupełniej poważny. Dzieci się tego piekła po prostu boją. To piekło jest bardzo realne. Jeśli nie będę wierzył, pójdę do piekła. Jeśli będę wierzył, trafię gdzieś do nieba. Będzie tam trochę nudno, co prawda, te wizje nieba są nieciekawe, ale przynajmniej nie do piekła, gdzie będę się smażył gdzieś tam w jakimś kotle albo na patelni. I co? Można powiedzieć, że nikt tego nie robi. Pewnego dnia moja córeczka w wieku lat chyba 7 czy 8 wróciła z wielkim płaczem do domu i powiedziała, że ona chce zacząć chodzić na religię, chce zacząć wierzyć w Boga. Dlaczego? Bo jej koleżanki powiedziały, że jak nie będzie wierzyć w Boga, to będzie się smażyć w piekle.
No i co? Potem mamy człowieka dorosłego, który wyrósł w tej wierze, czyli w pewnym sensie słowa grzech, czystość, piekło, niebo, zbawienie, czyli pewien ratunek. Nie wiem, dlaczego ktoś ma mnie w ogóle ratować. Od czego, prawda? Większość piosenek katolickich mówi o tym, że Bóg ma nas od czegoś ratować. Nie bardzo wiem, o co chodzi z tym ratowaniem i z tym zbawianiem. O co chodzi z tym zbawianiem? To zbawianie sugeruje, że jest bardzo źle, że jest koniec świata, że jest katastrofa, że ja mam zostać uratowany, czy ktokolwiek inny. To jest taka, powiedzmy sobie, kultura katastrofy, tak? Końca świata, że jest źle, że jestem grzeszny, że jestem brudny. Muszę uważać na to, co mi wolno, czego mi nie wolno, bo mogę nie zostać uratowany, czyli zbawiony. Wyobraźmy sobie osobę dorosłą, która wyrosła w tym duchu. No jakie ona ma szanse na autonomiczne myślenie? To jest trudna sprawa w tym momencie. Mówi się w psychologii, że te osoby mają zamontowany w głowie pułap wolności i bardzo chętnie zadają pytania, co wolno, a czego nie wolno. Same nie wiedzą. Nie nauczono ich myślenia, nie nauczono ich myślenia autonomicznego, nauczono ich pytać, co wolno i czego nie wolno. Nauczono ich pytać o zgodę, czy ja mogę robić to, czy ja mogę robić to. Znam osoby ortodoksyjnie katolickie, które pytają, w jakiej pozycji mogą się kochać ze swoją żoną, ze swoim małżonkiem, jaki typ właśnie seksu jest dozwolony, czy nie, no bo Jezus patrzy, prawda, patrzy pod kołdrę i obserwuje, co się tam dzieje, nie mając innego lepszego do roboty, na przykład nie zajmuje się głodem w Afryce, tylko właśnie tymi sprawami. Zastanawiają się, czy mogą, nie wiem, czy ich nasienie może wypłynąć, czy nie może wypłynąć, czy muszą je powstrzymać. I słuchają tego, i słuchają tych zaleceń, nakazów i zakazów. I tutaj pojawia się kolejny problem, czyli wiara a religia. Ja mam wrażenie, że mnóstwo tych myślących katolików, oni są po prostu ludźmi wierzącymi, to znaczy potrzebne im jest jakieś przekonanie uspokajające co do tego, co jest po śmierci, co jest zupełnie zrozumiałe. I nie bardzo łączą to z Kościołem. Kościół traktują jako instytucję, która posiada duże, fajne budynki, w których można się pomodlić, można pomedytować, natomiast nie do końca przyjmują to, co w tym Kościele się mówi. To jest jakieś, mam wrażenie, podejście dosyć zdrowe, dosyć zdroworozsądkowe, które pomaga im w kultywowaniu swojego życia duchowego. Poprzez życie duchowe rozumiem medytowanie, zastanawianie się nad istotą rzeczywistości, która nie jest dotykalna, nie jest namacalna, można powiedzieć, informacyjna. No ale ta instytucja ciągle istnieje. I niedobre jest to, że ta instytucja uzurpuje sobie prawo do posiadania prawdy. Do posiadania prawdy na temat tego, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, jeśli chodzi o te sprawy duchowe. No to nie jest dobre. Trochę się rozgadałem i to będzie już niestrawne. To może ostatni taki kamyczek, a obiecuję, że następny odcinek będzie o tym, co może być po śmierci, dobrze? Więc taka rzecz, która dosyć często wraca w różnego typu dyskusjach internetowych i na żywo, a mianowicie argument osób wierzących, że ateista to jest też osoba wierząca, tylko na inny sposób. No nie, to jest nieporozumienie, to jest zupełnie inaczej. Ateiści to są osoby, którym wiara nie jest potrzebna, bo jest zastąpiona ciekawością. Ateista to jest osoba, która potrafi zadawać pytanie, czy Bóg istnieje. Ja jestem ateistą i zadaję takie pytania. A jeśli zadaję takie pytania, to staram się tworzyć jakieś hipotezy, jakieś konstrukty, czytam książki naukowe, a nie tylko jedną słuszną, jedyną, najważniejszą księgę. I jestem po prostu ciekawy. Ateiści to są ludzie, którzy
nie są dogmatyczni, czyli nie umierają za swoje poglądy, dlatego że każda następna cząstka nauki powoduje, że te poglądy się zmieniają. Czyli nauka ma to do siebie, że naukowiec nie pozostaje wierny swoim poglądom, jeśli znajdzie dowód, jeśli znajdzie nową cząstkę informacji, która ten pogląd zmieni. W związku z tym można być ateistą i się zastanawiać nad wieloma rzeczami, nad tym, nad strukturą rzeczywistości, nad tym, co jest po śmierci, nad tym, czym jest umysł człowieka, czym jest myśl zwana przez wierzących duszą, nad tym, jaka jest struktura tej wielowymiarowej rzeczywistości, prawda, 11-wymiarowej, która mogłaby być nazwana rajem albo piekłem. Ale ateista nie wierzy. On może być, może powiedzieć, ja w tej chwili mam wrażenie, że może być tak i tak, ale to nie jest utożsamiane z wiarą. No więc to jest dosyć subtelna, ale jednak istotna różnica. I chyba to by było na tyle. To teraz na pożegnanie znowu pożegna się z Wami. Niech będzie kapitan Tytus. Przypomnijmy, że on też głęboko wierzy, tylko że w imperatora ludzkości. Należy do zakonu Ultramarines. To znawcy widzą po tej podkówce, która jest. Tytus pożegna się z Państwem. Ja nie będę może udawał, że znam głos Tytusa, Tytus się tylko ukłonił bardzo ładnie. Do widzenia.